Jest z nami szkoleniowiec zespołu AS Progres Kraków, pan Jan Rygiel. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, jesteśmy już po turnieju. Można teraz ocenić, jak wyglądała pana drużyna na tle innych zespołów? Jestem bardzo zadowolony z drużyny. Weszliśmy wczoraj troszeczkę ospale w turniej, ale z każdego meczu żeśmy się rozkręcali. W tym meczu takim decydującym też o zwycięstwie nie mam żadnych pretensji do chłopaków, czy nawet trudno znaleźć słabsze strony, po prostu zabrakło trochę szczęścia, ale jestem ogólnie z całej drużyny bardzo zadowolony. Rozumiem, że już pan analizował tak na szybko spotkanie z zawodnikami, czy dopiero na te wnioski takie już naprawdę przyjdzie czas? Rozmawialiśmy już w szatni po meczu. To tak naprawdę przede wszystkim to wiadomo, jak jest z dziećmi, przeżywają bardzo, bo byli, czują, że byli o krok, więc na razie głębszej analizy nie było, ale pewnie też już nie będzie. Przede wszystkim chciałem chłopaków pocieszyć i powiedzieć, że są ważniejsze rzeczy i przed nimi jeszcze dużo ważniejszych meczów niż ten przegrany z Krakowiem. No właśnie w kuluarach usłyszałem, że kolejne turnieje są w planach. Dużo jeździcie po Polsce na turnieje? Rocznik 2008 teraz będzie miał turniej za 2 tygodnie w Dębicy. Część z tych chłopaków gra w roczniku starszym, więc też z chłopakami jeździmy tutaj na mecze sparingowe w szczególności, no bo jednak przygotowujemy się do tej piłki 11-osobowej już drużyny z Małopolski, Podkarpacia, Śląska przyjeżdżają do nas, my jeździmy do nich. Z takich ciekawszych sparingów, no to w marcu mamy wyjazd do Poznania na sparing z Lechem, więc na pewno fajne przeżycie dla chłopaków i możliwość sprawdzenia się na tle jednej z najlepszych akademii w Polsce. Jednak wracając do turniej halowych, zostawiając na chwilę piłkę trawiastą na boku, jak wypada turniej Smoka na tle innych turniej, no bo jak widać jeździ pan bardzo dużo z chłopakami. Bardzo dobrze wypada. Wyrównany poziom, przynajmniej w tej lidze, w Lidze Mistrzów, szczególnie mecze z Krakowią, bardzo fajne, więc bardzo pozytywnie. Krakowia, Lech, duże marki, w związku z czym warto się mierzyć z takimi zespołami. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękujemy panu. Jan Rygiel był naszym gościem. Dziękujemy panie trenerze. Powodzenia na kolejnych edycjach. Dziękuję.